nie wprowadzamy jednej, jedynej słusznej metody pracy na odległość. To dyrektorzy wraz z nauczycielami zdecydują, jakie techniki, jakie metody, jakie narzędzia wybiorą do tego, aby umożliwić kształcenie na odległość. Tam, gdzie nie będzie to możliwe ze względów technicznych, ze względu na brak sprzętu, na brak dostępu do internetu, dyrektor szkoły będzie mógł to zorganizować inaczej. Najprościej wydaje się, aby to były różnego rodzaju pakiety edukacyjne na papierze przekazywane do poszczególnych uczniów z informacją, jaki materiał, jakie źródła są potrzebne do tego, aby przygotować się z jakiegoś wybranego fragmentu materiału. Nie narzucamy także tutaj jedynego rozwiązania. Uważamy, że to dyrektorzy powinni dostosować się do lokalnych warunków i rozwiązać je tak, aby jak najlepiej sprawdziło się w danym miejscu. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami ustali taki tygodniowy rozkład zajęć. Musi tu brać pod uwagę jednak możliwości wieku uczniów, aby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy uczeń zostanie obciążony zbyt licznymi obowiązkami. Zdarzała się już teraz taka sytuacja w ostatnich dniach, stąd apeluję do wszystkich nauczycieli, aby z rozsądkiem podchodzili do możliwości technicznych kształcenia na odległość, zwrócili uwagę jednak na to, że to często uczeń samodzielnie, czasami z pomocą rodziców, będzie ten materiał realizował. Musimy więc wziąć pod uwagę jego ograniczenia, możliwości fizyczne i psychiczne.